I mój gość, niewidziany przez jakiś czas, Kazimierz Sowa, ksiądz Kazimierz Sowa, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ten tekst odbił się szerokim echem, tak się brzydko, banalnie mówi, ale po stronie tygodnikowo-powszechnowo, powiedziałbym, po stronie liberalnej i wśród wiernych, i wśród ludzi może, którzy z Kościołem nie za bardzo sympatyzują. Czy ksiądz ma jakieś informacje na temat recepcji tego tekstu w kręgach kościelnych? Na pewno był tekstem bardzo szeroko dyskutowanym wewnątrz kościelnie. Bardzo szeroko dyskutowanym czy potępianym? Nie, nie, bardzo szeroko dyskutowanym, tak? Dlatego że to jest tekst z takich kategorii, który wywołuje także bardzo gwałtowne reakcje u tych, którzy się z nim nie zgadzają. Bo ojciec Wiśniewski właściwie nie napisał niczego, czego wcześniej nie napisał, ale to jeszcze zostało jakoś tam skondensowane. I też niczego, co byłoby jakimś zaskoczeniem, że to nagle ojciec Ludwik, który do tej pory zajmował takie stanowisko, dokonał jakiejś zmiany. Dobra, a jak ksiądz czyta i zaczynając od tej frazy najważniejszej, Kościół dokonuje dechrystianizacji Kościoła, to jak Kościół, jak ksiądz na to zareagował? Dobrze napisał ojciec Ludwik? Dla mnie ten tekst miał dwa wymiary bardzo pozytywne. Pierwszy wymiar, że ukazuje się on bez jakichś specjalnych ozdobników, bez takiego wijania bawełny. Bardzo mocne słowa, jednoznaczne, w zasadzie takie, które można się z nimi tylko zgodzić lub je odrzucić. I taka jest też recepcja. Ten tekst jest krytykowany, dyskutowany wewnątrzkościelnie, najczęściej na zasadzie albo za, albo przeciw. Tutaj nie ma ludzi, którzy twierdzą, że... To bardzo różne, to zależy chyba z kim się rozmawia i zależy w jakim środowisku. Natomiast jest tam jeden element, na który ja zwracam uwagę zawsze, zwłaszcza krytykom, którzy mówią, a wiadomo, tygodnik, wiadomo, dominikanie, Wiśniewski, to już wy tam sobie i tak dalej. A ja mówię, nie, zaraz. Jaki jest tam kluczowy moment, który ten tekst... Dominikanie, czyli ulubieni księża niewierzących, tak? Tak, duszpasterze poszukujących i wątpiących. Jaki tam jest moment, który zupełnie zmienia optykę patrzenia na ten tekst? To jest zdanie, w którym ojciec Wiśniewski mówi, wysłałem ponad 100 maili, listów do biskupów polskich, zadając im pewne pytania. Z tego, co wiem, znowu z tak zwanej nieoficjalnej, bo ojciec nigdy tego nie ujawnił, ale ktoś mi mówił, że ojciec Wiśniewski dostał około kilkunastu odpowiedzi, między 10 a 12. Czyli 12 biskupów, no załóżmy, kilkunastu biskupów odpowiedziało na te pytania, które zadał ojciec Ludwik w tekście. I teraz pytanie jest takie, bo jeżeli się nawet nie chce odpowiedzieć na pytania, które są postawione przez człowieka, co do którego nie mamy żadnej wątpliwości, że jest absolutnie człowiekiem Kościoła. Myślę tu o ojcu Ludwiku, o jego wielkiej historii, tradycji, tego co robił w Krakowie, w Gdańsku, w Warszawie, tego kim był, kim jest wciąż jako wspaniały duszpasterz. I także patrzenia na Kościół już też z perspektywy wielu lat i wielu jakby punktów odniesienia, bo ojciec Wiśniewski ma tę przewagę nad wieloma swoimi krytykami, że był odważny wtedy, kiedy za odwagę szło się do więzienia. W latach 70. grupował wokół siebie ludzi. Czy teraz idzie tylko do kąta? Teraz czasem można tak, można dostać gdzieś jakąś uwagę, można na przykład komuś powiedzieć, żeby się nie odzywał, albo formalnie zakazać mu występowania w takich czy innych mediach, ale to jest co innego. I myślę, że nikt nie odważy się powiedzieć, że to jest jakaś tania publicystyka, bo tam są bardzo konkretne rzeczy, ale znowu, dla mnie jako człowieka, który średnio, ale jednak jakoś tam próbuje patrzeć na to, co się dzieje z Kościołem, w Kościele i wokół Kościoła w Polsce, te zarzuty, czy też te pytania, które są postawione w tym tekście, oskarżam, to nie jest jakieś odkrycie Ameryki. Raczej każdy z wielu moich znajomych na przykład mówił, no tak, w sumie to przecież trzeba było to tylko ustawić jedno po drugie. Pytanie brzmi, ja nie odnoszę wyłącznie tego, co ojciec Wiśniewski napisał do Kościoła instytucjonalnego. Raczej tak się zastanawiam nad tym, czy ten duch, który widać, czuć gdzieś w Polsce, czy z gruntu, co do zasady, jest
gruntem chrześcijańskim, tak sobie chrześcijańskim, mało chrześcijańskim, czy coraz bardziej niechrześcijańskim? Wydaje mi się, że zawsze mamy do czynienia z taką tylko zjawiskiem. Tylko czy mamy do czynienia z wielkim kryzysem moralnym? No nie, właśnie, bo może wydaje tak mi się, że z moralnym, no to jest pytanie szersze, ponieważ kryzys moralny, który dotyka tkanki społecznej, on zawsze ma liczne źródła i nie tylko źródła, na przykład związane z tym, że następuje laicyzacja, czy następuje odejście od religii, czy też następuje rozluźnienie więzów z tym, co się nazywa pewnymi formalnymi znakami przynależności religijnej. Jak popatrzymy na to, zresztą znowu dane, które nie są danymi publikowanymi przez jakiś instytut, który chciał pokazać, jak to się źle dzieje w Kościele, tylko przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Spada frekwencja. Ale to znowu, to nie, ja rozumiem, że dla proboszcza X-a, Y-a, Z-a to może być wielki problem, ale dalej jestem sobie w stanie wyobrazić kraj, Polskę, w której frekwencyjnemu kryzysowi w kościołach towarzyszy, jeśli nie triumf, to no niech będzie. Zwycięstwo myśli, odczuć, atmosfery, nastawienia chrześcijańskiego. Wydaje mi się, że taki triumf u niektórych jest też bardzo widoczny. To znaczy triumf Kościoła, który wreszcie pokazał swoją siłę, wreszcie wyraźnie pokazuje, kto jest dobry, kto jest zły. To też słyszymy. Ale wreszcie w sensie przez te 2 lata, no tak? Tak, oczywiście, w ostatnich 2 latach. Ale to nie jest jednoznaczne, bo... Ale nie, to przecież to ja tutaj trochę ironicznie o tym mówię, dlatego że jeżeli ktoś wiąże sukces jakiejkolwiek działalności duszpasterskiej z tym, czy taka czy inna opcja zdobywa przewagę i dyktuje warunki życia społecznego, politycznego, no to w ogóle nie rozumie, czym jest chrześcijaństwo. Ale to, o czym mówi ojciec Ludwik, i co de facto jest takim trochę, prawda, mocnym sztuknięciem każdego wierzącego w Polsce, to czy to, czy my sobie nie narzucamy pewnej niechrześcijańskiej argumentacji i wizji świata, a jednocześnie cały czas jest nam wygodnie mówić, że jesteśmy wspaniałym nowym narodem wybranym. I odpowiedź brzmi tak. Że tak. Odpowiedź brzmi tak, że narzucamy sobie, łatwo się z tym godzimy, pogodziliśmy się całkowicie. Czyli z tego, co mówi katolicy w formie chrześcijańscy, pogańscy w treści. No często tak jest, że w niektórych konkretnych działaniach wybory polskich katolików mało są ewangeliczne. Wybory polskich księży mało są ewangeliczne. Okej, okay, Chociaż powiedzmy, że są też kwestie takie jak kwestie uchodźców, o których pisze szeroko ojciec Wiśniewski, gdzie bardzo eksponowani ludzie Kościoła mówią językiem chrześcijańskim i wierni wydają się dość odporni na nawet, ten przekaz. Nawet wierni, a ojciec Ludwik mówi też bardzo wyraźnie, że zostali zmanipulowani przez narzucony pewnego rodzaju taki polityczną narrację dotyczącą uchodźców. Ale co mnie bardzo też jakby ucieszyło w ostatnim, to chyba nawet było skorelowane, to znaczy równo z ukazaniem się tekstu był głos polskich biskupów w osobie przewodniczącego episkopatu księdza arcybiskupa Gądeckiego, który powiedział bardzo wyraźnie, bardzo mocno, nawet jeśli przeciwko uchodźcom będzie 99% badanych, czy respondentów, czy nawet 99% społeczeństwa, Kościołowi nie wolno powiedzieć, to my się z tym godzimy. I Kościół jako jedyna instytucja, czasem biorę udział w różnych dyskusjach w mediach społecznościowych, gdzie bardzo łatwo już z tego Kościoła, z każdego księdza i z każdego duchownego uczynić takiego czarnego luda, a zbiorowo oczywiście całą wspólnotę Kościoła, ja mówię zaraz. Słuchajcie, od 2014 roku, kiedy się pojawił w ogóle problem, Kościół był jedyną instytucją społeczną i publiczną, która jasno stawiała sprawę otwarcia wobec uchodźców, wobec tego problemu i nie za bardzo też zmieniła, właśnie jeśli już, to nawet zaostrzyła, że tak powiem, tą bardzo mocne swoje postulaty. Tak, bo ten cytat głosiła, na przykład tam było, tam nie tylko pada hasło, że jeśli 99, tam mówi biskup, nawet gdyby to zagrażało bezpieczeństwu narodowemu. Tak. Znaczy jest coś, ważniejszy jest człowiek niż tylko i wyłącznie jakieś takie, ale znowu pewne polityczne samozadowolenie, że my się tutaj odgrodzimy od wszystkich. Więc tu akurat wydaje mi się, że jest, to też na to trzeba popatrzeć, że czyli Kościół, te relacje, z tego, co ksiądz mówi, jest w trakcie funkcjonowania i będzie jeszcze przez krótszy, dłuższy czas, zobaczymy takiego dylematu. Czy być kościołem
chrześcijańskim czy kościołem zadowolonym? Ja myślę, że trochę to jest na tej zasadzie. Jest dobra nowina i to jest przesłanie, któremu Kościół musi być wierny. Jest dobra ustawa, czyli to, czego czasem niektórzy uważają, że może wspomóc głoszenie dobrej nowiny, głoszenie Ewangelii. Nie zawsze tak jest. Dobra ustawa czasem spełnia zupełnie inne funkcje. No i wreszcie jest ta dobra zmiana, czyli coś, co w naszej optyce politycznej może się wydawać czymś nam korzystnym. Jeśli Kościół ma punkty odniesienia do tych trzech rzeczywistości, to zawsze na pierwszym miejscu musi powiedzieć dobra nowina. I chyba dla Kościoła w dłuższej perspektywie niedojadanie jest lepsze niż sytość. Kiedyś pamiętam jeszcze ksiądz arcybiskup Gosłowski, świętej pamięci metropolita gdański, mawiał, że dla Kościoła najlepszym okresem największego rozkwitu i także momentem, kiedy się pojawiało najwięcej najlepszych pomysłów, to był okres takiego umiarkowanego prześladowania. I miał chyba na myśli wtedy lata 80. Rzeczywiście wtedy w Kościele działo się wiele fantastycznych rzeczy, które teoretycznie nie miały prawa się pojawić. Jeszcze prosiłbym księdza, żeby ksiądz odniósł się do tego, co TVN pokazał nam w sobotę. Czy taka powiedziałbym, niemoralna reakcja, ale reakcja obywatelsko-prywatno-natychmiastowa była taka mocna, ale to jednak margines, czy jakaś inna? Nie, no moim zdaniem ten materiał, który został upubliczniony, jest materiałem, który po prostu zdarł maski wszystkim, którzy twierdzili, że to jest jakiś wyimaginowany problem, że... Raczej się nie mówi wyimaginowany, tylko marginalny. Że marginalny, że wymyśliliście sobie to po to, żeby... A nie jest marginalny? Być może nawet to dotyczy tylko tego jednego, choć nie mam tutaj takiej pewności, tylko tego jednego, jednej organizacji, jednego miejsca, jednej czy tam dwóch imprez. Ale to pokazuje, że mówiąc brutalnie, jeśli nie reaguje się w sposób zdecydowany, jeśli się nie nazywa pewnych rzeczy także zdecydowanie, jeśli się pozwala, żeby ludzie, którzy identyfikują się z tymi środowiskami, zasiadali w polskim parlamencie i głosili... Jeśli się pozwala, żeby ludzie z flagami zielonymi z ONR-owskimi chodzili po kościołach. Tak, absolutnie. Mam tutaj pod tym względem o tyle czyste sumienie, że kiedy miało miejsce ta słynna manifestacja połączona z rocznicą i mszą w katedrze białostockiej i gdzie łopota zielone flagi ONR-u w środku świątyni. Wtedy mówiłem, że to jest przekroczenie pewnej granicy i nie można wtedy powiedzieć, że ktoś czegoś nie wiedział. Po prostu trzeba było i dobrze, że wtedy zareagowano. Natomiast ta reakcja musi być bardzo zdecydowana także wobec tego środowiska dzisiaj. Jest. To znaczy... Mhm. Ja oczekuję, że ta reakcja będzie reakcją na poziomie nie tylko potępienia słownego i nie tylko uruchomienia jakiegoś aparatu pod tytułem no będziemy teraz sprawdzać, infiltrować te środowiska, zobaczymy co oni tak naprawdę, jak się bawią, tylko po prostu trzeba ich zdelegalizować. Tak, tylko to jest jedna rzecz, zdelegalizować, oczywiście, nie bojąc się, że staną się jeszcze bardziej, na przykład ONR też? Też uważam, że jest organizacją, która głosi tego. To jest pytanie, łatwo... I to jest nawet może uproszczenie, adresatem... Przed II wojną światową ONR został zdelegalizowany. Ja mówię tylko o tym, że łatwo teraz powiedzieć ONR, pisowcy, wy władze tolerowaliście, puszczaliście oko do kiboli, do narodowców. I to jest wszystko prawda, ja tego nie bagatelizuję, tylko zastanawiam się, czy jeśli mamy sondaż, z którego wynika, że 38% młodych ludzi w Polsce akceptuje działania ONR-u, a niech to by było nawet 20, nie 38, to zastanawiam się, co to mówi nie tylko o jakimś PiS-ie czy o jakiejś władzy, tylko co to mówi o polskiej szkole, co to mówi o polskim kościele, co to mówi o lekcjach religii, co to mówi o rodzicach, o rodzinach. Historii, tak. O lekcjach historii. Przecież ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś o zdrowych zmysłach mógł czcić i oddawać hołdy, pić toast z okazji urodzin Hitlera, mając w świadomości to, czym hitleryzm był i co ten człowiek uczynił Polsce. Ja się zastanawiam, czy ten materiał nie będzie miał, mam nadzieję, że nie będzie miał takiego wydźwięku, że taki zwykły rasizm czy nienawiść do cudzysłów ciapatych, to właściwie jest okej, a problemy to są tylko ci na ziole. No nie, no to oni żebyśmy akurat powiedzieli, że to jest problem. Oni pokazują, do czego
gdzie się tutaj, jak się rozwija ta nienawiść do kogoś, kto jest inny, ale także oczywiście skąd są, jakie są brane źródła inspiracji. No przecież, no jeszcze raz powtarzam, dla mnie jest to rzecz niepojęta i dlatego uważam, że tutaj państwo, i tutaj sobie życzę tego nawet, żeby państwo, które rządzone jest przez Prawo i Sprawiedliwość, bardzo radykalnie podjęło działania, które będą zmierzały do delegalizacji takich środowisk, które zaczepione są ideowo, mentalnie w nazistowskiej retoryce. Podobnie zresztą i tutaj będzie też jakaś tam deklaracja. Podobnie zresztą uważam, że bawienie się w jakieś tam jakieś ruchy komunistyczne czy manifestowanie swojego przywiązania do czerwonego sztandaru, no to jest podobna sytuacja, tylko akurat mówimy o czymś, co jest dosyć konkretne i... Swoją drogą TVN tutaj ten materiał, autorzy tego materiału stworzyli władzy, powiedziałbym pewien test, ale i stworzyli okazję. Chcecie nowego wizerunku? Chcecie pokazać, że jest inaczej? No to macie świetną okazję, żeby świetną pokazać okazję. I chwalić się tym przed Europą. No chyba nawet niektórzy z tego skorzystali. Po jakimś jednym wieczorze, kiedy... Mi nie chodzi teraz o tweeta, tylko mi chodzi o pałę na rasizm, nazizm i ksenofobię w Polsce. Ale niech się zacznie od słowa, a skończy na konkretach. A te konkrety będziemy mieli zaraz weryfikację. Na początku było słowo, a na końcu mam nadzieję, będzie konkret. Ojciec, Oby. Ojciec. 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 Ksiądz Kazimierz Sowa, bardzo dziękuję.